Odgrywamy Kasparowa. Tu jest zapotrzebowanie na serię Ograj Karpowa. Ja mam takie pytanie, bo Edward Mednis napisał kiedyś książkę, jak ogrywali Fischera i czy chcielibyście, żeby mieć jeszcze Fischera. Bo jeżeli tak, to nie ma problemu. Zrobimy, jak ogrywali Fischera. Ale to być może wtedy może być częściowe powielenie tego, co chociaż ja będę tłumaczył sam, bez pomocy Mednisa, ale czy to jest dostępne, bo to było dostępne w kilku językach, ta książka. Więc jeżeli ktoś ją widział, to może nie chcieć. No tu ten taki przekreślony. Ocena to akurat. Przekreślony taki nieszczęsny. Z łyżką w zębach, ze srebrną łyżką w zębach. A tu ten piękny. To są Mistrzostwa Świata Juniorów. To był zdolny arcymistrz. Ale nie grał za długo, chyba został matematykiem, z tego co pamiętam. Mistrzostwa Świata Juniorów we Francji. No Kasparow już był duży. Miał już 14 lat. A Muraj, piszemy Murray. Miał trochę więcej. Anglik białymi, Chandler. Kasparow sycylijską i tu go zaskoczył ruchem C3. O co chodzi, że go zaskoczył? O to chodzi, że Kasparow dostał struktury, których nie grywa albo które bardzo rzadko grywa. To nie znaczy, że on nie umie, on sobie nie radzi, ale szybciej zaczyna się samodzielna gra. A Kasparow jest myślicielem i to myślicielem taki, który jeszcze udaje, że gra już samodzielnie. Mało tego, on to udaje nawet w komentarzach, bo pamiętam kiedyś grał z Korcznojem czarnymi, Korcznoj się pomylił w 13 ruchu, już miał przegraną. Kasparow w komentarzach zwrócił uwagę na pierwszy bądź 17, dopiero w 20 którymś ruchu pokazał, że ma wygraną. Bo tak się klientów szuka. Tak się szuka. Tu można grać D5, można grać E6, można grać G6 z wybiciem i D5. Kasparow wygrywa skoczek F6. Akurat to nie jest ta kontynuacja. No tu przechodzimy do takiej zamkniętej sycylijskiej. Takiej. No to jest zamknięta sycylijska, ale takiej takiej odmiany obrony Alochina. Skoczek C6 to oczywiście nie można bić, bo bije tu. Oczywiście. Teraz C4. Oczywiście niegroźne. Na C4 można skoczkiem przyjść, a można dać szachutka i wcale się nie przegrywa. Ruch A3 niegroźny, bo pion nie może być, bo tu leci wieża. Może Kasparow grał właśnie na takie załapańce. Kasparow zawsze grał na załapańce. Styl Kasparowa trochę był zbliżony do stylu Alochina. Oczywiście Kasparow będzie mówił, że on samodzielny, że ma własny styl i takie inne. Ale to tak. Bo on nie grywał lewych debiutów. Skoczek F3. CD4 i E6. I oczywiście zawsze zagra D6. I to wyprostuje. A3. Profilaktyczny ruch, żeby tu nie psocił. D6. Żeby skoczki tego gońca, goniec tu. I teraz, gdyby ten szybko zrobił roszadę, mógłby dostać ofiarę na H7, ale Kasparow widzi szacha, lubi Kasparow szachować, on taki to oczy ma, taką mądrą minę. Polecam, 7 lat temu był taki 7-godzinny film, Kasparow uczy szachów. Ja go nie widziałem, tego filmu więcej, ja go obejrzałem dokładnie. On tam uczył trójkę osób. Grał nawet symultany na 3 szachownicach z tą trójką osób o rankingu od 1100, 1500, 1800, jakoś tak. Przypadkiem wygrał potem tę partię tak mądrze, komentował, bo on taki mądry jest. I dawał wszystkim zadania, dawał 9 sekund na rozwiązanie łatwych zadań i m.in. studiów, etiud, tych etiud, które ja nazywam perłami kompozycji. To on dawał 9 sekund na rozwiązanie i taką mądrą miną, taki zawsze mądry jest. I ja chcę coś powiedzieć, to nie jest tak, że ja lubię czy nie lubię Kasparowa, żeby mi głupot nie gadać i nie pisać. Ja wszystkich szachistów tak samo lubię i tak samo nie lubię. Natomiast jeżeli z Kasparowa się robi demokratę, walczącego z Putinem i takich innych głupot i jeszcze tam inne, i wielkiego trenera, no to są kłamstwa. To tak jak u nas trenerem nie jest ktoś, kto ma małą maturę, zrobił kurs piłki kopanej, instruktora, potem zrobił instruktora szachów, a pojedzie na olimpiadę szachową, będzie kierownikiem reprezentacji i zostaje starszym trenerem FIDE, senior trener FIDE, za co trzeba płacić co 2 lata opłatę. To nie, on ten nie ma kwalifikacji, no to tak trzeba patrzeć. No. Zresztą Kasparow od wielu lat nie gra, szybko skończył karierę, co znaczy, że raczej nie na głębokiej strategii zrozumieniu szachów, tylko na debiutach i liczeniu wariantów. Co ciekawe, podobnie z Karpowem. Kariera Karpowa nie taka długa była. Przeciwieństwem np. do Korcznoja, Smysłowa. No dobra. Goniec D2. Hetman B6. No hetman stoi ni w 5, ni w 9. Jest problem z tym gońcem. No ten sobie poradzi, ale z tym gońcem jest problem. Na dużą przekątną nie wyjdzie. Właśnie go hetman zablokował. Skoczek C3. Tego piona nie można brać. Jak to, kto to mówił? Kto mówił, że tego piona nie warto brać? No proszę, mówić. Mówić, mówić, mówić. Śpiewać, tańczyć. Kto powiedział, że przed komisją sejmową może przyjść, zaśpiewać i zatańczyć? Jeden z moich ulubieńców. To od razu chcę powiedzieć, że zazdroszczę prezydentowi Komorowskiemu, że w japońskim parlamencie wszedł na taboret ich marszałka, głównego spikera, jak to się mówi, w butami wszedł, machał do kozieja i mówił: szogunie, zrób mi zdjęcie. Ja też bym tak chciał. Też bym tak chciał, jak kocham cyrk. I kiedyś nawet z bliska go widziałem w parku Skaryszewskim w 1994 roku. Dawno niektórych na świecie nie było. Proszę, zbił. A, czy tego może bić? No tego nie bardzo, bo po skoczek A4 hetman się nie mieści. Gdzie on pójdzie? Wieża musi bić. Gdzie on pójdzie? Wieża musi bić, a wieży nie chce bić. Goniec C3, więc to nie jest, że ja nie lubię, tylko ja mówię prawdę, no bo jeżeli ktoś mówi kłamstwa, młody człowiek mu uwierzy. Młody człowiek mu uwierzy. Kasparow mówi tak on tak mówi o wszystkim, a tylko ma licencję z języka angielskiego. Niczego, żadnych więcej studiów nie skończył. Na komputerach się nie zna w ogóle. No dobra. Na polityce komunizmu chyba i terroru. Goniec E7. A u nas się robi z niego jakiegoś demokratę. Żeby było powiedzieć, kilkanaście lat temu ten demokrata z drugim demokratą Karpowem wspólnie chcieli zdobyć prezydenturę w Międzynarodowej Federacji Szachowej. Tak, we dwóch. Kasparow z Karpowem. Ręka w rękę, ramę w ramię, kolano przy kolanie. Roszada. Goniec do siebie. Jeżeli chcecie, żebym poczytał, co Karpow pisał w swojej książce o Kasparowie, Kasparow nigdy mu procesu nie wytoczył, to ja chętnie. Mogę też poczytać, co Kasparow o sobie mówi, bo to też jest ciekawe. Te książki, które pisał historyczne, to tam... Jego udział był w tych książkach. Nie można powiedzieć, że ich sam nie pisał. Znaczy, że ich w ogóle nie pisał. Proszę, no hetman przed na C7, na otwartą linię, na której tutaj jest Wieża przyjdzie, będzie go dręczyć. Po hetman G4 jest problem z roszadą. Krótką. No, zrobił długą roszadę pod otwartą linię ceny. To jest spust. Nawet Kasparow nie poradzi. Najbardziej naturalny ruch. Wieża idzie na otwartą linię. No, bardzo słabo gra Kasparow tę partię. Bo to były mistrzostwa świata do 16 lat. Jemu się zdawało, że tam pojedzie, wszystkich wykosi. No i wygrał w końcu. Wygrał, ale król B8, bo kosił. Ale no... Tiu. Był taki nasz zawodnik, już teraz jest arcymistrzem, nie będę podawał nazwiska, który kosił na serwerach internetowych. Uczciwie kosił, ja nie mówię, że on coś nieuczciwego robił. Bardzo dobrze grał, bardzo dobrze kombinował, pojechał na Mistrzostwa Świata Europy i kosił, dopóki nie trafił na Rosjanina, Ukraińca, Hindusa, Chińczyka, którzy też kosili, ale troszeczkę umieli i tego naszego ograli. I medalu nie zdobył, chociaż no naprawdę ten zmysł kombinacyjny w stylu komputera ma wspaniały, nie będę podawał nazwiska, bo imię ich legion. Wieża C8. B4. No pruje. Jak trzeba pionkami. F6. Zobaczcie, że tutaj gońce na króla nie strzelają. Skoczek ma daleką drogę. Wieża stoi nie tu. No F6. Ten w ogóle się nie przejął. Hetman B6. Wydaje się, że już tu był. Hetman odszedł spod wieży. F5. Zamknął se linię, no oczywiście, że tak, o, broni, żeby tutaj mógł pchać, A6. Jeżeli uczę moich uczniów, to im tłumaczę, nie gramy tam, gdzie przeciwnik atakuje. Pionkami sprzed króla chodzimy w przypadku najwyższej konieczności. Chyba mi chlipnęło, ale ja mam taki poziom kultury wysoki, że mogę chlipać nawet i mi się nie obniży. Wieża AB1. No proszę, gra spokojnie, punktuje. Mógł przyjść wieżą tą z C. Kasparow, ho, 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 moja zoho. To się nazywa atak serca. Atak serca można z dawału dostać, bo to jest atak czysto pionowy. Nie ma ataków pionkowych. Są ataki, o proszę, koniś idzie tu. Tu. I tu. I jeszcze tu ma punkt. Ho, 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 ho. Scentrował. I proszę bardzo, choćby przyszło 1000 atletów i każdy Kasparow tak jest przestraszony, że robi obiektywnie najlepszy ruch, no ale oddaje materiał. Oddaje materiał. Oddał materiał. No jest bez jakości. Nie ma rekompensaty za jakość. Dwa pasywne gońca. Zresztą ten chłopak gra najlepiej jak umie. Hetman E1. No i G4, no ale no co z tego, że on atakuje. Skoczek idzie do centruma, broń. Skoczek centralny strzela. Tiu, pokażę może gdzie on strzelał. Prosił mnie ten, jak on tam się nazywa. Dawid mnie prosił, Maciuś. On to tak strzela na te wszystkie ważne pola. Mam pytanie do modernistów. Oglądacie moje filmy. Kilka lat temu, ze 3 czy 4, zrobiłem kurs, szkolenie youtuberów zrobiłem, szachowych. Czy zrobić dalszy ciąg, czy odświeżyć, pogłębić go? Proszę o odpowiedzi. Mailem na mój adres proszę mi przesyłać. Dotyczy polskich youtuberów i tych, co polski język rozumieją. Król A7. No i A4, proszę. Hetman tu jeszcze jest pod atakiem. Grozi B5 z otwarciem linii. Oho, ho, ho. Oczywiście tylko dziecko by zbiło tego. Tylko dziecko by zbiło. Nie można zagrać B5, bo zablokuje. Chociaż i teraz wygrywa skoczek D7. No wszystko wygrywa, no po prostu. Najpierw A5, hetman nie może wejść na B5. Poszedł na D8. No figury są w rozkroku. Broni konia. Wszystko wygrywa. Goniec F1. Skoczek E6. On se spokojnie atakuje. Ciu. Kasparow podbył się swojej dobrej figury. Otworzył linię. O tiu, tiu, tiu. Pionka przecież nie weźmie. Jak tego pionka brać? Nie można. Nie można tego pionka brać. Bo teraz już mu może wziąć. Więc Kasparow idzie matować. No. Idzie, ale tak jak to w tym wierszu. Ze spuszczoną głową powoli. Wszystko wygrywa. Wziął. Wziął. Wydaje się, że białe mają wieżę więcej. Jest to nieprawda. Białe mają wieżę za piona. I gdzie mat? No hetman H1 nie daje mata. No wieża G8. No tak. A tu hetman do centruma. Wieża G7. No bo tu grozi. Tu grozi. O. Obronił. Rozstał się z konikiem. No każdy by się poddał, ale Kasparow w tych juniorach tętno mu przeskoczyło 222 na 166. Tak jak ja czasami mam takie. I proszę, szachuś pan z rozbiciem pozycji. Szachuś pan z promocją. Ofiara piona. Jak król bije, to mat w dwóch. Dubeltowy mat. Jak król C8, to tyż. A więc Kasparow jeszcze wieżą zbił, dzielnie walczył. Wszystko wygrywa, ale najszybciej wygrywa wieża G1 z matem w 8. Kasparow skrócił swoje męki do mata w 5. Szach in szach. Kto napisał książkę Szach in szach? Wieża C8 tam nie mógł. I tu nie skiepsił się, mógł dać mata w 3, a dał mata w 4. No i tu jeszcze był jeden ruch, Kasparow już nie zagrał. Już nie chciał grać. I wieża C8 i hetman B6. Chyba wieża C8 nawet groźniejsza. Nie wiadomo co było, bo czasami po takim ruchu już nie grają i tego ruchu nie zapisują. Także zobaczcie jeszcze raz, jak się ogrywa Kasparowa. Sprowadza się na pozycję taką w miarę suchą. Pozycja jest w miarę statyczna. Kasparow lubił dynamikę. On tak kombinował jak Tal. Liczył te warianty jak komputer. No pięknie liczył. Hop. Okazało się, że piona nie może wziąć. Ten klympion na czarnych polach tutaj, czy na zielonych, jak to woli, blokuje wszystko. Goniec nie gra. Tu się okazało, że nie może zrobić krótkiej roszady. Po krótkiej roszadzie by się rozpłakał. Więc zrobił długą, żeby zaostrzyć, a to jest lekarstwo gorsze od choroby. To nie jest wyśmiewanie się z Kasparowa, ponieważ Kasparow ma przegraną pozycję i nie można go krytykować w tej chwili za żadne posunięcie. Tylko ja pokazuję, że po prostu on nic w tej pozycji już nie może. To nie to jest, no bo w przegranej pozycji wszystkie ruchy są takie, jakie są. No wreszcie ruszył atak. I to z rozpaczy, a co miał biedny? Wisi koń. Koń wisi. Jedyny sposób, żeby nie stracić konia, zwrócić jakość. Już można się od dawna poddać, tylko musiałby zrobić miniaturę. A Kasparow nie lubi przegrywać miniatury, więc przeciąga jak najdłużej. Liczy na cud. Ale z Kasparowem grywali szczególnie dokładnie. Z takim trzeba delektować się. Gra z zawodnikiem tej klasy i ma się przewagę, trzeba się delektować. Nie spieszyć się. Nie wypuścić przewagi. Bo to potem będzie płacz. Bo z Kasparowem jest szansa wygrać raz w życiu. Poza Karpowym i tam i może tym kimś jeszcze mało kto z nim wygrał więcej niż raz. Bardzo mało. Kasparow, miecz zemsty był u niego straszny. No i tu no, dożynki. I teraz podziękował. I ja dziękuję za uwagę.